Halo? Halo, Jaro? No, słuchaj, kocie. Jest sprawa, mam problem. A w sumie nie ja, tylko mój kolega, Sławek. Kojarzysz Sławka? Proszę przeprosić pana kanclerza. Nie, nie Jurka z Polonii. Juras to już się pogodził, że Falubas awansuje. A, że Wiktor? Nie, Juras się Wiktorem też nie przejmuje. Wie, że teraz będzie pod skrzydłami Orlenu. Ale dobra, słuchaj, wracając do Sławka. Sławek to jest równy gość. On ogólnie prowadzi drużynę z Landshut Devils. Wiesz, tutaj z tego zachodniego sąsiada naszego, nie? W Niemczech. No bo wiesz, mieliśmy taką drużynę z Niemiec, która rywalizowała w pierwszej polskiej lidze żużlowej, nie? Tak samo, wiesz, jedną mamy tam na Łotwie, w drugiej jeździ lidze, ale dobra, do czego dążę? Chodzi o to, że wiesz, normalnie mogły te drużyny występować w lidze, ale z pierwszej ligi do ekstra ligi nie mogły awansować, nie? No dobra, czort, jakoś tam dla mnie bez sensu, no ale dobra, nie? Ale słuchaj dalej. Także, mordeczko ty moja, i chodzi o to, że od nowego sezonu pierwszą ligę rządzić będzie Ekstraliga pierwszą ligą. No to sobie teraz wymyślili, jak tu się kolegów Niemców pozbyć. A mianowicie, że stwierdzili, że muszą założyć spółkę na naszej ziemi, czyli polskiej ziemi, nie? I Schlugen, nie? Wiesz, o co chodzi. No, dokładnie, dokładnie. No ale cały czas powiedzieli, że nawet jeżeli założycie sobie tą firmę w Polsce i będziecie płacić tutaj na polskiej ziemi podatki, to i tak nadal nie będziecie mogli awansować do Ekstraligi. No wiadomo, wiesz jak jest. No, naszym braciom z Niemiec nie spodobało się to, no bo wiadomo, bo by musieli podwójnie płacić pieniądze i w ogóle roboty papierkowe i tyle, no że im się to po prostu nie opłaca. Więc w drugiej lidze mogą jeździć tak naprawdę bez tego, bez tej firmy w Polsce. No i właśnie, Jaro, ratuj. Bo wiesz, w tej naszej centrali żużlowej to jest tak jak u was na wiejskiej. Cyrk, tylko że na kółkach. To co, Jaruś, dasz radę coś załatwić? Ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Referendum? No teraz to ty mi zaimponowałeś. No kurde, normalnie sztos. A właśnie, jeszcze tutaj od moich kolegów z Niemiec miałem się zapytać, a czy ten twój kot ma dużo tam jedzenia? Nie ma już. No to byśmy mogli się dogadać i by było i Schlugen i wszystko by było elegancko. Ja? Ty, słuchaj, a w razie co jak to referendum nie przejdzie, to dasz radę tam pociągnąć za koty? Znacie sznurki? Te zwyczaje się skończyły. No ale jak to? Jaruś, halo? Halo? No... No nie. No i chuj. Nic chyba z tego nie będzie. Panie Sławku, starałem się jak mogłem.